Mamy tu na Sokołowskę portal Isanok. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Uruski, wiceburmistrz Sanoka jeszcze przez 30 dni, a za 30 dni poseł. Panie Piotrze, no niesamowity wynik. Ponad 11 tysięcy osób zdecydowało się oddać na Pana głos. 4 tysiące w samym Sanoku. No niebywały sukces. Po 10 latach Sanok ponownie będzie miał posła. No widać, że ten głód posła przełożył się też między innymi na ten wynik, chociaż ja myślę, że to jest też i nasza kampania, nasza praca i też to, że tak jakby dobry czy bardzo dobry wynik na mieście Sanoku odbieram i odbieramy razem z burmistrzami jako właściwa droga naszych reform w mieście. To, co zapoczątkowaliśmy jako zarząd miasta, jako rada miasta, że idzie to we właściwym kierunku, bo jako wiceburmistrz, gdybym ja od państwa otrzymał słaby wynik wyborczy, to myślę, że wyraźnie by to oznaczało, że państwo tych reform, kierunku, tej drogi przez nas obranej nie akceptujecie, a jest na szczęście inaczej i bardzo mnie to cieszy. Generalnie bardzo dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości, z którym Pan szedł do wyborów na Podkarpaciu. Chyba pobiliśmy rekord, jeśli się dobrze orientuję. Spodziewał się Pan tak dobrego wyniku? No szliście do wyborów po zdecydowaną większość, która pozwoli Wam podejmować decyzję samemu, prawda? Ja mam naturę taką, że raczej ostrożnie szacuję wyniki, lubię się pozytywnie rozczarować i tak stało się w tym przypadku. Bardzo dobry wynik, cieszy to bardzo, moje założenia były troszkę bardziej skromne, skromniejsze, ale tak zawsze robię po to, żeby się pozytywnie rozczarować i tak właśnie się stało tutaj. Co ten wynik wyborczy mówi o oczekiwaniach Polaków, o sytuacji w Polsce? Ciężko tak dzisiaj też jednoznacznie prorokować, wyrokować, co on mówi. Mówi przede wszystkim, że Polacy chcieli zmiany. Po 8 latach rządów, w warunkach polskiej demokracji, to okres długi dla rządu Platformy Obywatelskiej i Polacy postawili na zmiany. I myślę, że to przede wszystkim mówi ten wynik, że już po prostu czas był na zmianę władzy. Co Pana najbardziej zaskoczyło, może i w kampanii wyborczej, no i w wynikach, bo poza parlamentem SLD niski wynik PSL-u, który był teraz w koalicji. Jak Pan ten wynik ocenia? Petru się znalazł, to ugrupowanie Pana Petru, nowe twarze, dużo nowych twarzy w Sejmie. Wszystko ma swoje miejsce i czas. Widać, że pewne partie znalazły uznanie wyborców, pewne nie znalazły. No, jestem zdziwiony wynikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Myślałem, że bez problemu Sojusz przekroczy próg wyborczy. Jako koalicja było to 8%. Tak się nie stało. Niski wynik PSL-u jest mi troszkę łatwiej zrozumieć. Myślę, że przełożyły się na to pewnego rodzaju sytuacje, o których media mówiły. Nie chciałbym ich tu szerzej rozwijać, bo nie o tym dzisiaj jest mowa, ale to było dość głośne sprawy. Zresztą wynik szefa klubu parlamentarnego PSL-u no mówi sam za siebie. Jeśli szef klubu nie wchodzi, jeśli wicepremier nie wchodzi, to jest bardzo poważny sygnał dla partii, że tak myślę, trzeba coś zrobić. Ale nie mnie to oceniać, bo ja nie jestem członkiem PSL-u, to muszą rozstrzygnąć ci, którzy tam są. Otrzymał Pan ogromny kredyt zaufania od wyborców. W jaki sposób zamierza Pan go spłacić? No, ja będę na pewno swoją pracą, aktywnością starał się spłacić ten kredyt. Będę maksymalnie starał się, tak jak mówiłem, pomóc tutaj samorządom. Ten wynik był bardzo dobry w moim przypadku w mieście Sanoku, na gminie wiejskiej Sanok, w Zagórzu, w całym powiecie sanockim, prawda? Więc tu jest wyraźne ukierunkowanie, gdzie ta moja praca już długoletnia, bo przecież blisko 10-letnia jako samorządowca została doceniona, została zauważona i ja też będę chciał właśnie tutaj się odwdzięczyć poprzez współpracę z wójtami, poprzez współpracę z burmistrzami, wspierając inicjatywy samorządów lokalnych na szczeblu centralnym, to robiąc, czego nam przez 10 lat tutaj na ziemi sanockiej brakowało. Wspominał Pan o tym, że pierwsze komisje już się tworzą. W jakiej Pan by się widział i dlaczego w takiej? Są pewne rozmowy. Zawsze jest tak, że jak partia wygrywa wybory, prawda, wcześniej jest gabinet cieni, no i też, prawda, tak nawet tacy młodzi, nowi posłowie jak ja, no też, prawda, w jakichś komisjach sejmowych biorą udział. Chciałbym brać udział w pracach Komisji Sportu, ponieważ mamy w Sanoku dużo obiektów sportowych. Te obiekty wymagają wsparcia, wymagają zainteresowania. Być może udałoby nam się na te obiekty ściągnąć też jakieś imprezy ogólnopolskie,
pomogłoby to w funkcjonowaniu MOSiR-u, zwiększyło rachunek dochodów własnych. Pamiętajmy, my 6 milionów cały czas łożymy z kasy miasta na utrzymanie tych obiektów. To jest dużo i trzeba tutaj schodzić z tych pieniędzy, troszeczkę mniej płacić, troszeczkę oszczędzać, a też poprzez właśnie ściąganie tych imprez, byśmy mieli taką szansę. To pierwszy kierunek. Drugi, myślę o Komisji Infrastruktury, bo mamy drogi krajowe, które są zaniedbane w dużej mierze. Myślę, że to by było potrzebne. Krakowska ulica w Sanoku jest w bardzo złym stanie. Droga Zagórz-Lesko w kierunku na Postołów często dochodzi do wypadków. Coś jest nie tak, tam trzeba coś zrobić. Tam jest potrzebna jakaś przebudowa. Było kilka wypadków śmiertelnych. Nie wiem, na ile oczywiście będą w tej materii możliwości państwa. Pamiętajmy o tym, że inwestycją ogromną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest obwodnica miasta Sanoka. To jest inwestycja na 250 milionów złotych i też trzeba pamiętać o tym, że są i inne regiony Polski. Może się tak zdarzyć, że niekoniecznie akurat od razu i szybko uda nam się te środki pozyskać z uwagi na to, że ktoś powie na przykład: o, dostaliście dopiero tak ogromne pieniądze na obwodnicę, a już znowu, prawda, coś chcecie i chcecie kolejne. Ale będziemy się starać o to, będziemy walczyć, będziemy sygnalizować te problemy. I myślę, że się uda. Był już czas, chwilę, żeby odetchnąć? Jeszcze nie, szczerze mówiąc, bo co bardzo jest miłe i przyjemne, spadł cały grad SMS-ów i telefonów z gratulacjami. Mnóstwo ludzi przychodzą do gabinetu, gratulują, dziękują. Ja dziękuję przede wszystkim oczywiście wszystkim Państwu, którzy oddaliście na mnie głos. No i tak naprawdę jeszcze tego czasu na jakiś wypoczynek to nie było, a jeszcze trzeba te sprawy różne dokończyć w urzędzie, które troszeczkę się odleżały przez kampanię, przez to, że ja miałem urlop w kampanii, w ostatniej części tej kampanii, no i praktycznie trzeba było te sprawy odłożyć, a teraz trzeba je nadrobić, zanim no po prostu trzeba będzie wyjechać do Warszawy, jakkolwiek to brzmi. Jakim pan chce być posłem? Wspominał pan o tym, że teraz mnóstwo ludzi do pana dzwoni. To są osoby, które też w jakiś sposób głosowały na pana. Czy pan będzie takim posłem, który będzie miał rzeczywiście w Sanoku swoje biuro, które będzie otwarte i czekało na ludzi? Tak, ja taki będę, Państwo mnie znacie, ja już działam tutaj 10 lat, dwie kadencje byłem w Radzie Powiatu, rok wiceburmistrzem, wcześniej we władzach studenckich krakowskich, później ogólnopolskich. Ja jestem człowiekiem otwartym, dla mnie nie mają znaczenia większego opcje polityczne, liczą się ludzie, nie ma dla mnie żadnego problemu, to biuro na pewno będzie otwarte, wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, jak coś będę mógł pomóc, to na pewno to zrobię. Oczywiście trzeba pamiętać też, jakie są kompetencje posła i co ten poseł tak naprawdę może, bo tak jak tu mówiliśmy, no nie jest czarodziejem, czy nie jest tam jakimś zbawicielem, który może jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko, ale to, co będzie możliwe, to na pewno postaramy się zrobić. Zasiądzie pan w sejmowej ławie obok między innymi Pawła Kukiza i Leroya, znanego polskiego rapera. Da pan radę? Pogadacie się? Pani redaktor, no ja myślę, że moja elastyczność umysłowa jest na tyle duża, że ja z każdym dam radę się dogadać, bo z tym nie ma żadnego problemu i szanuję wszystkich ludzi. No, niekoniecznie musimy siedzieć tak obok siebie w tych ławach, bo pewnie to tak nie... Odstęp będzie. Nie będzie, być może będzie odstęp, być może nie będzie. No każdy z nas ma pewną określoną wiedzę, sposób bycia, kulturę, prawda? Myślę, że czegoś się od siebie będziemy w stanie wszyscy nauczyć. Ja jestem człowiekiem nastawionym na naukę, na to, że od każdego się trzeba uczyć, że całe życie się trzeba uczyć. Myślę, że coś nauczę się od innych i być może coś inni nauczą się ode mnie. A tak poważnie, jeśli trzeba będzie współpracować, to dopuszcza pan taką możliwość? Zawsze trzeba współpracować. Dla dobrych spraw, dla Polski zawsze trzeba współpracować. Jedno z ostatnich pytań. Będzie panu brakowało Sanoka? Pracy w Urzędzie Miasta? Bardzo. Ja się tutaj dobrze czuję. Atmosfera w Zarządzie Miasta jest bardzo dobra. Dobrze mi się tu pracuje. Wtarłem się w tą pracę. Bardzo ją polubiłem i naprawdę, tak jak tu powiedziałem w jednym z wywiadów, ze łzą wokół opuszczam to miejsce. Taka się złożyła sytuacja. Dostałem bardzo fajne miejsce na liście, bo miejsce trzecie na liście Prawa i Sprawiedliwości. Więc podjąłem to wyzwanie, ale mówię to zupełnie szczerze i uczciwie, no
marzyłbym o tym, żeby kiedyś, może za nie wiadomo ile lat, jeszcze wrócić tutaj do Sanoka, może w charakterze właśnie burmistrza. No ale tak całkiem pan nie opuszcza Sanoka, bo pan będzie dalej mieszkał w Sanoku. Tak? Nie przenosi się pan do stolicy. Oczywiście będę mieszkał w Sanoku, tu mam żonę, dwójkę wspaniałych dzieci, znajomych, przyjaciół, dom wspaniały, który remontowaliśmy wspólnie z rodzicami przez wiele, wiele lat, więc ja się nigdzie na stałe nie wybieram, na pewno zostaję w Sanoku i oczywiście będę tutaj na miejscu. Czytelnicy portalu Isanok również pana znają, również pana głosowali. Ma pan teraz niepowtarzalną okazję podziękować im na naszej antenie. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie oddane na mnie głosy i damy radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.